wprost do Muzeum Pożarniczego. Zauważcie Państwo, dowódca w pełni biegnie, nawołuje pożar, zanim różne zawody ciągną tę sikawkę do zbiornika. I jeszcze na końcu spóźnił się strażak, który zaskoczony został we śnie, w piżamie, w szlafmycy. Dobiega, dostaje zadanie, wiaderko do ręki, żeby tym wodę ze zbiornika nalewał do koryta sikawki. I on musi nalewać do tego koryta z prezentowym wiadrem wodę. Proszę zauważyć, i dopiero sikawka będzie pompować tę wodę wężami do pożaru. I koledzy jego pomagają. O, ten w szlafmycy prosi pomocników. Kapiowie, którzy przybyli do pożaru, winni też pomagać i uczestniczyć w nalewaniu tej wody do sikawki. Prosimy o pomoc wszystkich, którzy siedzą, którzy wiadro prezentowe otrzymali. Pomagajcie napełnić zbiornik sikawki. Od pompy, kiedy już zbiornik sikawce będzie napełniony z tej kałuży. Właśnie nalewają wiadrami. Tam Straż Miejska pomaga, ochrona, może jeszcze ktoś pomoże. Nalewajcie sprawnie. I teraz strażacy chwycą za dźwignię, drążki tej dźwigni pompowej i zaczną intensywnie pompować. No, uwaga, dowódca nam mówi. Pompować, teraz jest kasło chyba pompować. No właśnie, młodzież pomaga. Tego niesfornego, zaspanego pomocnika dowódca strofuje. Nie ma chętnych do pomocy, jak to najczęściej przy pożarze bywa. Gapił wiele. U nas jest takie powiedzenie, podpalić nie było komu, a krzak się wielu przybyło. No i kiedy zbiornik tej pompy został napełniony już wodą ręcznie z kałuży, można zacząć pompować. Ta pompa jest tak zbudowana, że już na ówczesny czas, bo to pompa z XIX wieku, miała już tą myśl techniczną zastosowaną z tak zwaną bańką powietrzną, która umożliwiała przez pompowanie pompą sącząc-płoczącą otrzymywać prawie zwarty strumień wody. Nie pulsacyjny, tylko to powietrze w tej bańce takiej mosiężnej, którą widać tam w środku pompy, powoduje, że proszę jak ślicznie strumień wody o dużym zasięgu, kilkudziesięciu nawet metrów, mimo że tu jest podziadko, skutecznie zadanie zostało wykonane. Natomiast pozostali strażacy zakładają drążki do dźwigni pompy, zanurzają wąs sparny do zbiornika i już zaczynają intensywnie pompowanie, bardzo intensywne pompowanie i chcą do tego uzyskać dwa strumienie gaśnicze. I już mamy skutecznie prądownik kończący linię wężową. Otrzymujemy dwa strumienie gaśnicze. Łany, gmina Ciszek, powiat Kędzierzyn, Koźle. Wjeżdżają pięknym zaprzęgiem. Proszę zwrócić uwagę na uprząż koni. Jakie homonta, jakie stroje przyozdobione okuciami. Podjeżdżają pod zbiornik, pod tą kałużę, nazwijmy to tak historycznie. Dzwon, dzwon. Inne wyprzęganie. Razem z Dyślem konie odchodzą na stronę. O, właśnie. Po to, żeby ułatwić dostęp do dźwigni pompującej. Przez zwijadeł rozwijane są węże, zwinięte na obu stronie na zwijadłach i strażacy wrzucają, zanurzają wąż sawny do zbiornika i teraz pompa sącotłocząca z tą taką bańką mosiężną, którą widać właśnie tam w centralnej części. To też produkcja firmy Paczków. Firmy Paczków, która się nazywała firma Kiesling. Kiesling. Jadą strażacy z Czeskiej Republiki i wjeżdżają zaprzęgiem i proszę zauważyć, to nie jest sikawka ręczna. To jest sikawka z silnikiem spalinowym, a więc już następna era w rozwoju techniki pożarskiej. Ta część z pompą, z motopompą, już właśnie spalinową na benzynę. Konie nieco odjeżdżały, a do sikawki zakładano, do dyszla
do tej rozwory tak zwanej, zakładano taki uchwyt i ręcznie na dwóch kołach już pompę podciągano pod zbiornik z wodą, sprawiano węzeł ruchami. Powiedzieć, że goście z Czech już odjeżdżają. Żegnamy, druhu! Ahoj! Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach i właśnie Zaprzęg jest tutaj nasz, regionalny, sąsiedzki, a z Dolnego Śląska Sikawka i 1898 rok, proszę zauważyć, z górą 100 lat, 120 nawet można powiedzieć. Wysokie oceny zdobywając trochea, a ubrani są w stroje właśnie z okresu Cesarstwa Niemieckiego. Zrekonstruowane według wzorów historycznych, hełmy ozdobne, proszę zauważyć, przepiękne, błyszczące w słońcu hełmy koloru złotego. Zaprzęg zostaje odprowadzony i teraz szprycmajstrowie, czyli ci pompierzy, pompują wodę, zaszyszają ze zbiornika i uzyskują skuteczny prąd gaśniczy kierowany na źródło ognia. Sikawki, zaprzęgi można podziwiać z bliska, oglądać po drugiej stronie rynku. Prosimy o podchodzenie. Konie są uspokojone, więc będzie można tam nawet zdjęcia pamiątkowe robić. I co najważniejsze, nie trzeba płacić ani złamanego grosza. Ochotnicza Straż Pożarna z kotlarni. Z kotlarni tej w gminie Cisek w powiecie Kędzierzyn-Koźle. Konie są nieco, może niespokojne, ale z pewnością woźnica nad nimi panuje. Konie w większości na naszym terenie, tego typu rasa koni dominuje. Sikawka, którą przyjechali drogowie z kotlarni, to urządzenie z 1905 roku i wyprodukowane w firmie Kessling w Paczkowie. Jeszcze po wojnie w Paczkowie była fabryka sprzętu pożarniczego, co starsi pamiętają, produkowała drabiny pożarnicze dla potrzeb straży pożarnych i wyposażenia obiektu. I bardzo skutecznie drogowie sprawili sukces. Dla Państwa koncert orkiestry dętej OSP.
Nowej Straży Pożarnej, emerytów zrzeszonych przy tej straży. A to w ramach projektu Johannes Hellman Kocalicy Zapomnienia. Johannes Hellman, ojciec Śląskiego Pożarnictwa, honorowy obywatel miasta, założyciel muzeum w Tysie. Wczoraj w kulminacyjnym punktem było odsłonięcie i poświęcenie nagrody na cmentarzu jerozolimskim, tuż obok poety Józefa von Eichendorfa. Wiersze Eichendorfa w tłumaczeniu interpretacji Marty Grubowicz recytowała również honorowa obywatelka miasta Marta Grubowicz. Wczoraj na cmentarzu nie miałem okazji wręczyć wiatr, aby bawić się na tym, na koncercie.